Hej, cześć, siemano wam wszystkim, tutaj ja, The Romanek 100 i witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Star Wars The Old Republic Class of Jedi Knight. Nie wiem, czemu mi się tutaj wrzucił jakiś taki tutorial. Generalnie wszedł teraz właśnie bardzo duży update, patch 5.0a, dokładnie kiedy ja to ściągałem. Knights of the Imperial Throne. Your epic saga continues. Command your alliance in battle against Empire Violent, the overwhelming power of Ethereal Throne across 9 epic story chapters. No tylko, że to jest dla subskrybentów. Wow, aż zmieniło. Wow, patrzcie. UI się trochę zmieniło, tutaj troszeczkę zmienili. Tutaj mamy chapters właśnie, zobaczmy to. No, tak jak mówię, ja niestety nie mogę tego robić, chyba, jak rozumiem, tu mogę, difficult story, veteran, nie no story, ale nie mogę launchnąć. Aha, dobra, czyli chyba będę mógł to robić, ej, to ciekawe będzie, to będziemy musieli to kiedyś ograć. No ale cóż, dobra, bo tak stoję w miejscu, nic nie robię, mamy iść przed siebie, ja teraz trochę poopowiadam, dlatego że jest to pierwszy odcinek taki, który nagrywam bezpośrednio po chorobie. Wcześniej jeszcze zrobiłem dwa streamy, jeden ten pechowy strasznie z Gwinta, który widzieliście dzisiaj właśnie również, tego samego dnia, kiedy ten film. Ja go nagrywałem wczoraj od... streamowałem właściwie od wczoraj, kiedy to dzisiaj nagrywam. No i cóż, no nie wyszedł ten film, ale generalnie ten film miał się pojawić jeszcze w poprzednim tygodniu i generalnie plany miesiąca miały wyglądać trochę inaczej, ale jak już widzieliście, troszeczkę musiałem to zmienić, dlatego będą 4 odcinki ze Star Warsów oraz 4 odcinki z Tales from the Borderlands. Oczywiście Tales to jest standard, a jeżeli chodzi właśnie o ten... A jeżeli chodzi o... Jeżeli chodzi o liczbę odcinków właśnie Star Warsów, to będzie trochę inaczej, bo planowałem 3 i koniec, a tak to, no cóż, nie wiem, czy gdzieś tam jakoś dziwne nie wyszło, bo trochę mi się wątek urwał, tak szczerze, ale to jest, bo się nie skupiłem na tym, żeby mówić, tylko na tym, żeby chodzić, a to nie jest takie proste klikać tutaj i po prostu skupiać się na tym, żeby zrobić jakąś sensowną wypowiedź na jakiś sensowny temat. Przynajmniej tak mi się wydaje. No cóż. Także powalczymy tutaj jeszcze trochę. Czemu oni strzelają w dół? Chyba kurwa nie tak. A Kira jest gdzieś na dole. Tak? Nie. Bitwy. Dobra, nie wiem. Chodźmy dalej. No i zobaczymy. No tu żadna gildia tego, co ciekawe, nie kontroluje. Okej, okay, gdzieś tutaj wyszliśmy na powierzchnię i mamy dojść gdzieś tam naokoło bardziej. No to chodźmy. Już nie będę tutaj walczył z tymi jakimiś lokalną fauną. Bo po co mi to, tak szczerze? Chociaż podejrzewam, że jakaś walka mnie jednak czeka. Już nie, raczej będę przedostanę chyba spokojnie. Tutaj generalnie chyba jesteśmy na tej próbie całej, tak mi się wydaje. Ale jak myślałem, właśnie nie unikniemy. Mam tutaj jakichś przeciwników, tak więc sobie ich oczywiście pokonamy. Bo generalnie teraz te dwa questy są ze sobą związane, to znaczy w obydwu questach mamy... No kurde, ej! Ile jeszcze ten stan potrwa? Jezu, jaki długi stan poszedł. Jakiegoś stanu granatę musieli rzucić. Zaż bęga czy coś. No, a tak generalnie kiedy to jeszcze nagrywam, to jeszcze inna kwestia. Za 8 dni, w sumie to już praktycznie za tydzień, będzie premiera Rogue One. I jeżeli będę miał taką ochotę, dlatego że jadę tam z Guciem oraz z Wiktorem, to jeżeli będę miał taką ochotę, to być może coś nagram. Jakąś taką mini, bardzo szybką relację, bo wiadomo, samego filmu nagrać nie mogę. Co tu mam zrobić? Aha, defeat Gormak Forces, okej. Okay. Ale to się nie liczy, jak rozumiem. O, dobra. Muszę zawalczyć, bo chcę zobaczyć, czy to się liczy, ale podejrzewam, że nie. Chociaż może? Nie wiem. W ogóle coś mi miga, muszę zobaczyć, co chodzi. Tak, to się nie liczy, dobra. To już będę wiedział na przyszłość. Ale to nic, już nie zaszkodzi ta walka, chociaż expa i tak nie zdobywam. Ale subskrypcji, tak jak mówię, planować... nie planuję kupować, o tak. Dobra, okej. Okay. To w takim razie chodźmy stąd i zobaczmy, co nam się tu jeszcze miga. Combat Preferences. Czy tutaj coś mi doszło? Aha. Mam 5 punktów. Okej. Okay. Portion attack na ładę, to increase the critical chance of Blade Storm and Clash Blade. O, fajne, spoko. Dealing damage with an Ataru form strikes increase your damage reduction and melee and range defense chance by 2%. Stack up to 3 times lost. 10 seconds. Ja bym to wziął.
Aha, to nie wiem, wait. Aha, tu se mogę wybrać, tak? By. Niekoniecznie. To jest Second Slash. Nie wiem, co to jest Second Slash. Tutaj coś miałem pod. Co ja miałem pod piątką? Ojejku, czemu ja tego nie mam? Dobra, za chwilę sobie przypiszę. Wait, bo tutaj coś tu jest nieogarnięte. No to niech będzie to. Nie wiem, nadal mam 4 punkty. Ty, patrzcie, tutaj jeszcze jakieś inne rzeczy. Wow, co tu się pozmieniało? Nie wiem, ale mam jakieś 4 punkty i nie mam na co ich zużyć. 2 points require. No i co? Mam dwa. No dobra, nie wiem. Close. Tu jeszcze, wait, tutaj commit your alliance to the light side of the force. Okej. Okay. Dobra, nie ogarniam. Może przestańmy klikać tutaj jakieś różne rzeczy i sprawdzać, co się doszło w patchu, tylko chodźmy po prostu do przodu. Mam mapę, kodeks. No w sumie lepiej to wygląda, trochę mniej to zajmuje ekranu, tak w sumie. W sumie na plus. Gdzie jeszcze mam te Gormak Forces? To nie tam, to jest coś innego, dobra. Się na razie zajmiemy misją główną, nie chcę się patrzeć nawet, gdzie te poboczniaki są. Chciałbym zrobić jeszcze, zanim zawiesimy serię, jak najwięcej po prostu. Też się zastanawiam, czy w ogóle 150 odcinek to będzie odcinek normalny, czy to będzie po prostu film z zawieszenia serii. Być może nagram dzisiaj wszystko właśnie na raz, te 3 odcinki i wtedy sobie tylko zrobię, że ten ostatni to już będzie takie stricte zawieszenie, gdzie tylko powiem, że zawieszam serię oficjalnie, że tak powiem, to ogłoszę. I myślę, że tak będzie chyba najlepiej, tak więc teraz pewnie nagram ze 3 odcinki pod rząd. W razie czego mam tutaj pupitkę, tak więc dam radę. Miałem sobie jeszcze tutaj wsadzić, bo jednego mojego najbardziej po ataku oczywiście nie mam. Wait, abilities. Dobra, niech tam Kira walczy, raczej mi się nic nie stanie. Potrzebuję Jedi Knight bodajże, Second Slash. To jest Second Slash, okej. Okay. To mi coś tam daje. To nawet to gdzieś wrzucił. Nie wiem gdzie. Dobra, na razie wrzucę tutaj. Ale mi chodzi o. Kurde, gdzie to jest? A wait, bo tutaj coś. Kira. Kira not gonna make it, wait. Dobra. To pomożemy Kirze. Troszeczkę, bo tu widzę ma problemy. Gdzie ta umiejętność jest? Muszę ją zaraz znaleźć. Dobra, Gormak Forces, fajnie, fajnie. Fajnie, fajnie, śmiesznie, śmiesznie, ale gdzie to jest? Blade Rush. Tego też nie mam. Mam tyle umiejętności, których ja nie używam. Podejrzewam, jest złe. Terebukę, nie wiem, co to też jest. Ej, gdzie to jest? Chyba, że to coś usunęli, albo nie wiem. Zaraz, muszę sobie przypomnieć, jak to się nazywało. To było bodajże. Nie, jak to się nazywało? Kurde, nawet nie pamiętam, jak to się nazywało. Dobra, Psycho Slash. Second Slash. Aha, on focus zżera po prostu, dobra. Okej. Okay. I wykończmy go. No, come on, umieraj. Bo muszę to znaleźć, ej, no kurde, tak nie może być. To moje najbardziej OP zagranie, że tak powiem. No, to musi być gdzieś tu przy Jedi Knightie. Dispatch. Ej, autentycznie. Ej, no ja tego nie mam. Nigdzie tego tu nie ma. Autentycznie. Chyba, że to było. Nie, no to jest to, co fokus nabija. Wait. No nie ma tego, hej, no bez sensu. Czemu? Nie mam bladego pojęcia, ale mój najbardziej, najlepszy mój atak zniknął. Kurwa. Tyle powiem, kurwa. No dobra, idziemy gdzieś tam dalej. Tu jakieś chyba zapalamy jakieś sygnały, czy coś w tym stylu.
Ale czemu kurwa nie ma tej umiejętności? Trzeba pod piątką. U mnie. No dobra, dam ten Psycon Slash, ale... Nie wiem. Po prostu nie wiem. I się nie wypowiem, bo nie wiem. No cóż, jak ktoś wie, to może mi w sumie napisać w komentarzach. Może ja poczytam jakieś patchlogi, może to wyjebali w pizdu. Nie wiem. Albo pójdę do trenera, bo może coś się popsuło i mi po prostu nie zaliczyło tego, że to kupiłem. Też jest taka opcja. No zobaczymy. Co chwilę też wykonam misję bonusową. Akurat właśnie 10 zabijemy. W sumie dobrze, że tamten jeden się mocniejszy wcześniej napotoczył, bo inaczej bym wszystkich nie miał zabitych. Użyjmy sobie tego. Cormac Plight is gone. You have followed the path. The shrine may be open to you. Tell Garamo of this. He guards the proving grounds. The shrine is for the mystics. He may deny you. Just watch yourself. The Gormak could come back. We have learned to guard the path. I will inform Suvorok. Good luck, outsider. Okej, okay, no spoko, czyli misja wykonana. No i cóż, gdzie teraz pójdziemy? Jesteśmy tu. To mam misję poboczną. No pójdziemy... To co jest? To jest misja... Która to jest misja? Obydwie są tutaj. Misja poboczna jest pójdzie gdzieś tam. Dobra, mówiłem, że lecimy robić jak najwięcej misji głównych, to chodźmy robić jak najwięcej misji głównych tam jebać. Zrobimy sobie dużo głównych jeszcze zanim zawiesimy serię, żeby trochę fabuła podciągnąć, na wyżej jak powrócimy, albo jeszcze tam będę miał trochę czasu, to zrobimy tą misję poboczną, bo na razie mi się nie za bardzo chce. Tak więc po prostu damy sobie sianę i pójdziemy do misji głównych. Przynajmniej nie będzie tak nudno. Przynajmniej mam taką nadzieję, o, dużo tu osób. Medical Service, co jeden ich podejdę. A tam chyba mam jakąś jeszcze misję poboczną dokładnie, tak więc za chwilę sobie przyjmiemy. Tylko tutaj bym tak, naprawiłbym się. No i chyba tyle, bo tu nic więcej nie potrzeba. No i chodźmy, pogadajmy. To jest jakiś kolejny ten Vosanin, nie wiem, dobra, tak czy siak pogadajmy z nim, albo z nią, bo w sumie nie wiem, czy to kobieta, czy to mężczyzna. More outsiders, so curious, like small children. You wish to know Vos history. Is that why you come? To understand? That suits me just fine. Curiosity implies intellect. Out there are writings of mystics past. Find them. Learn from them. When you return, I will share what I can. We have an understanding then. I will show you where to go. Okej, czyli jakieś tam pisma mamy poskanować, żeby się trochę dowiedzieć o historii... Vos i Vosan, ale to kiedy, tak jak mówię, indziej, a teraz chodźmy, tutaj pewnie musimy pogadać z tym Garelmo, śmiesznie nazywają. Tak więc cóż, chodźmy po prostu, tutaj sobie odznaczymy tego naszą koleżankę w sumie, bo ten jak się okazało, że to kobieta. No i pójdziemy właśnie pogadać z tym Garelmo, a potem zobaczymy, gdzie nas tam to dalej poprowadzi. Mamy jakieś kolejne misje, no ale to są, tak jak mówię, misje heroiczne. Tak więc ich nie chcę robić. Garelmo, pogadajmy z nim. I was told to inform Garelmo that the path of pilgrimage has been cleared. That is why I acknowledge you. I guard the proving grounds. The trials lie beyond. No one seems to know much about these trials. The trials are for the mystics. We cannot understand. Few Vos survive. Your fate is almost certain. I seek to learn about the Vos, no matter the risk. An outsider will never know everything. You have walked the path. You may enter the proving grounds. Okej, okay, i mamy wejść do pierwszej jakiejś tam komory, tak, bo chamber to komora, właśnie z próbami. Tylko gdzie to jest? To jest tutaj, dobra, to mamy jeszcze chwilę może. A nie, bo to jest misja główna, nie związana z Vosem, to dobra, to chodźmy najpierw misję główną związaną z Vos sobie zrobimy, a potem ten chwilę.
you're at... A, wait, mamy Credix Cup. Ej, no to czemu to tak jest? To trzeba zmienić szybko. Unlocki, dokładnie. Tutaj mamy expo za eksplorację. Weźmy sobie. Dobra. Tak, eksploracja. Co to jest? W Companion Influence, okej. Okay, tutaj co? Crafting, coś tam. Aha. Tu nic nie mam. A na to mnie nie stać. Tutaj co? Pilotowanie, ale to mnie nie stać. Stać mnie. Ile teraz można mieć kredytów? Nie, mam jeszcze 30 tysięcy, dobra. Mało ważne. Chodźmy dalej do tej pierwszej próby. Zobaczymy, co to będzie, o co to chodzi, bo nie pamiętam kompletnie. Nawet nie wiem, czy to w sumie wykonywałem. Chyba tego nie wykonywałem, jak grałem za pierwszym razem. Tu coś mamy. Jakąś taką boczną ścieżkę, o co to chodzi. No, już zeksplorujmy, jak tu jesteśmy w sumie. A tu chyba takie... Tu chyba gówno jest, tak. Super. Po co to jest? Nie wiem. Może jakaś misja potem jeszcze będzie tutaj poboczna. Czy coś. Zobaczymy. Tak, czy jak mam tutaj przejście do Star Areny. No i zobaczymy, co to chodzi. No tak, chyba tego nie robiłem, mi się wydaje. No cóż. Zobaczę w trakcie. Dobra, witamy bardzo serdecznie. Jakaś rozmowa, jakieś coś tutaj, coś, ktoś, coś. Nie? No to. Wejdźmy tutaj. I zobaczmy, o co to chodzi w tej pierwszej próbie. Okej, okay. Meditate at the Altra. Okej. Okay. No, czyli w sumie tutaj nic się większego nie dzieje, mamy po prostu tego użyć. Jestem ciekaw, czy tu jakaś walka będzie, czy co tu będzie. No, zobaczymy. Tak czy siak, użyjmy sobie tego. This war is needless. There is no conflict. You deny the vision of a mystic. Silence! It is not safe here, honored one. The war you foresaw has begun. Besides the Gormak, things look pretty peaceful outside. The other commandos have yet to strike. There has been... disagreement. Many Voss will die. There should be no doubt. Your vision started this war, honored one. Will you guide us? How exactly can I help with this? You are a mystic. Answer as you were taught. You saw a bloody civil war between Voss. After the war ended, you saw the Voss flourish. The Voss have split into two sides to do your will. We battle until one side achieves victory. The other dies. The war will lead to peace and prosperity. Killing each other? What good will that do? War will eliminate those who would lead us into disaster. We do what is necessary for our future. At what cost? Countless Voss will die. We follow your vision, honored one. Should this war continue? Whatever I saw, I didn't want it to lead to war. Mystics do not always see good fortune. Stop. You do not belong here. The shrine is for the mystics. Your vision was proven false. Maybe I need to complete the trials first. The trials cannot teach the blind to see. You saw the outsiders destroy Voska. The outsiders are here. Voska thrives. You cannot be a mystic. You must leave. Whatever your judgment is, I'll follow it. A mystic is never wrong. You are. I am your escort, honored one. We cannot delay. The mystics have had a vision. The interpreters have chosen you. Your sacrifice will defeat the Gormak. You want me to sacrifice myself to the Gormak? A mystic will die. The Gormak will fall. We do what is necessary for our future. Mm-hmm.
Kurde, jakoś nie podoba mi się to, ale no dobra, kliknę to pierwsze, zobaczymy. I'll give my life to protect the Voss. Even a mystic must sacrifice. You are not a mystic. You do not understand. A mystic sees. You stumble. You will be purged. You are not a mystic. You do not understand. A mystic sees. You stumble. You will be purged. A mystic's words have weight. You understand. Move on. Learn to focus. Destroy the source. Okej, no spoko. Trochę to schizowe było. Siema. Oczywiście, że mamy jakichś przeciwników, bo czemu by nie. No cóż. Trudno, nie wiem, czy to się dało jakoś kuźwa rozwiązać, czy o co chodzi. Nie obchodzi mnie to szczerze. Nie mam mojego super ataku, no kurwa, no jak mnie to wkurwia, no. Sakra. Aha. Boże, aż 20 mam takich zabić. Skąd ja tyle wyczasne? Nie wiem. Tu generalnie mam iść, tak? Ale wait, ale tu chyba mam tą misję poboczną, tak. To chodźmy w takim razie tutaj. Czy tutaj będą te bestie? Chyba nie. To w takim razie chodźmy tam, gdzie ich mamy. W takim razie, w takim rozrachunku. Więc chodźmy w ogóle. Teraz widzę, nasz kompanion porusza się identyczną trasą, jaką my się poruszamy. Chyba wcześniej tak nie było. Po prostu chodził tak, żeby być w miarę blisko nas. No cóż. Nieważne. Mówię, jakie zmiany w tym patchu musiały powchodzić. To całkiem spore, ale dokładnie nie wiem co i na pewno nie zamierzam jakoś bardzo w to wnikać, bo aż tak mnie to mocno nie interesuje. Skoro tak sobie to ktoś wymyślił, to tak ma być. Ktoś to, tak jak mówię, zawsze zatwierdził przede wszystkim. Bez nich chyba żaden lód nie wypada, albo mi się wydaje. Chyba. Okej, okay, użyjmy sobie fokusu. A nie wiem, jakoś to dziwnie działa. Nie wiem czemu nie mam tego mojego ataku. Na szczęście tutaj przeciwnicy nie są za mocni, tak więc nie ma problemów z walką samą. Z czego się oczywiście cieszę. O, jakiś duży corruption. Okej. Dobra. Co, mam tego użyć jakoś? Aha, no po prostu mam to zniszczyć, aha. I się tutaj będą pojawiać. Reformation, no spoko. To walczymy w takim razie z jakimś reformatorem. Nie wiem, czy tam te bisty. Tym podejrzewam, że mnie coś jeszcze pokieruje, tak więc to nie będzie problem. Okej. Dobra. Kolejni. Weźmy sobie, użyjmy może przeróweczki. Okej, ładnie. Jakieś tam stany poszły. Blade Storm. Właśnie to się nazywało Blade Dance. Teraz tego nie ma. Co jest smutne. No dobra, niszczymy kolejny. Dobra. Okej, okay, tu jeszcze jakaś herezja gormaków. Okej. Okay. Czemu nie mogę o przeróweczki? No właśnie. W sumie tego przeróweczka to już mi tutaj niewiele da. Ale to nic. No i chodźmy w takim razie do ostatniego. Zniszczmy to sobie. Okej. Okay. Aha, i za chwilę będziemy walczyć. Aha, to jest jakiś outsider influence, okej. Okay. No i co? I będziemy walczyć z korupcją teraz. Tak. Skorumpowana bestia. Super. Super partia. Nie wiem, kto to wymyślał tą nazwę, ale był bardzo pomysłowy, naprawdę. W sumie ten Psycon Slash, no chyba coś tam robi, ale to nie jest na pewno taka moc jak ten. Jak przy Blade Dance, którego nie mogę wziąć. O Jezu, po co ja zużyłem tą przerówkę, nie mam żadnego pojęcia, ale to trudno. Okej, okay, nie wiem po co jeszcze nabiłem ten fokus i tak już padło. To coś i mam iść do trzeciej komnaty z trzecią próbą, tak więc zobaczymy co tam nas czeka. Mamy jeszcze 6 jakieś minut tego odcinka. Tak więc jeszcze spokojnie czasu mamy, całkiem sporo. Tak więc być może nawet skończymy tą misję już w tym odcinku, a jak nie, to będziemy dokończać ją w kolejnym. Dobra. Kolejne bestie. Mam nadzieję, że nie będzie problemu z zabiciem tej dwudziestki.
Chociaż raczej nie powinno być. Mam nadzieję, że nigdzie niczego nie pominę. Jeżeli o to chodzi. Ale to jeszcze zobaczymy później oczywiście. No i za chwilę również pokonam ostatniego przeciwnika, okej. Dobra, lecimy dalej. Nie mam tu już za bardzo chyba z żadnych tematów, na które mógłbym się powypowiadać. To się może trochę wypowiem na temat tego, co się teraz na kanale będzie działo. Bo ten film i tak dosyć wcześnie zobaczycie, w poniedziałek. Tak więc cóż, no w tym tygodniu będzie gwint. Bodajże codziennie napisałem w planie miesiąca i tak też będzie. O, siema, jakiś injured Vols. Okej, no dobra, to pogadajmy z nimi, a potem wrócę do mojego gadania. We are dying. A mystic must heal those in need. Just tell me how I can be of service. Keep balance. Take lives to save ours. Will I get to swing my lightsaber? Aha. Summon and defeat the nightmare beasts. Okay. No dobra, aha, czyli tutaj coś musimy aktywować i pewnie jakieś bestie przyjdą, ale tu jeszcze mamy jakieś dodatkowe, chociaż nie, tam pewnie będziemy musieli jeszcze przejść, bo tam jest jakiś dłuższy korytarz. No to aktywujmy sobie to najpierw. No i zobaczymy, co to się pojawi. Aha, no po prostu Nightmare Beasts, okej. Okay. Mam nadzieję, że to jakieś mocne nie jest, chyba nie. Okej. Okay. No ciekawa, taka dosyć schizowa akcje z tego co widzę. Okej, okay, kolejny. Podpalamy znicz. Okej, okay, nie wiem czy on to podpala, ale to jest mało ważne. Okej, okay, atakujemy tutaj. Bardzo ładnie. Czy mi się wydaje, czy one się leczą? Być może, albo mi się przewidziało. Już nie jestem pewien. O, więc to się też zalicza do zabijania tych bestii. No w sumie dobrze. Będziemy mieli szybciej. No tak, regenerator. Czy on się chyba regeneruje jakoś tam? Tak mi się wydaje. Chyba. Okej, okay, dobra. No i ostatni jest tutaj. To jakieś tam, nie wiem, takie paleniska po prostu, które trzeba podpalić wtedy. O Jezu. Nie, to chciałem. Come on. Podpal się. Okej, okay, no i mamy tutaj Nightmare Beast. Dobra, to jeszcze wrócę do tego mojego gadania, bo zaraz już przewalczę to całe. W każdym razie w tym tygodniu będą 4 odcinki z Star Warsu, 4 odcinki z Talesów, a w kolejnym tygodniu będziemy już zaczynać Wiedźmina 2, jak i Mass Effecta 1. Tak więc bardzo, bardzo fajnie, ja się z tego bardzo, bardzo cieszę. Czy musimy tego użyć? Tak, musimy tego użyć, okej. Okay. Okej, okay, no spoko, czyli teraz mam iść do kolejnej próby. Chyba dobrze idę, czy nie? Żebym zaraz źle nie poszedł, będzie przykro. No właśnie, oczywiście, żebym źle poszedł. To jest jakiś skrót do tego, albo mi się wydaje, ale dobra. Mam iść tędy, tam gdzie są te bestie kolejne. To jest dobra droga. Myślę, że w tym odcinku jednak tego questa nie skończymy. Będziemy musieli w kolejnym, tak więc jeszcze tutaj zawalczymy pewnie z dwoma, może z trzema grupkami przeciwników i będziemy musieli kończyć. Ja za chwilę będę siedział do nagrywania kolejnych jeszcze dwóch odcinków. Jest już trochę późno, kiedy to nagrywam, ale mam nadzieję, że tego jakoś mocno w moim głosie nie słychać, że już jestem trochę całkiem zmęczony. Tak czy siak, chodźmy dalej, bo teraz muszę dużo ponagrywać, bo długo nie nagrywałem. Tak wam w tajemnicy powiem. Jak zwykle mam pokazane tam zarobki na YouTubie, tam wiecie, w ciągu ostatnich 28 dni, to powiem wam, że od kiedy nie nagrywałem do dzisiaj, czyli do środy, spadło mi o ponad 1 dolara zarobki w ciągu ostatnich 28 dni. Tak więc dzisiaj, jak nie wrzucam filmów, to jednak te zarobki są dużo mniejsze, tak więc ta przerwa, że tak powiem, finansowa mi trochę zaszkodzi, chociaż to i tak jakieś tam wielkie oczywiście pieniądze nie są, ale no, zawsze to coś tam. Ale liczę, że już tak gdzieś stówę nazbieram po tym miesiącu. Aktualnie nie mogę wam powiedzieć, ile mam, ale mam prawie 100. To nie jest dokładna liczba, 100. Mam 1/3 progu wypłaty, o tak powinienem mówić, o 1/3 progu wypłaty, bo jak każdy wie i każdy może sobie sprawdzić, próg wypłaty wynosi 300 zł, czyli mam 1/3, czyli matematyka 100 zł, tak?
Że tutaj tak raczej nikt nie sprawdza takich małych youtuberów, czy mówią o zarobkach, czy nie. Bardziej to chodzi o publikowanie w tekstach i tak dalej. Dokładnych zarobków. Oczywiście jakieś tam przewidywanie i tak dalej można robić. Widzę, że już zrobiłem też misję bonusową, spoko. Ale jeszcze tutaj mam troszeczkę potworków tych do pokonania. To już będzie ostatnia grupka do tej czwartej komnaty. Wejdziemy sobie później. Dlatego, że ten odcinek musimy już kończyć, ponieważ mam ponad 30 minut, tak więc mam nadzieję, że on wam się podobał. No i komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, a przede wszystkim oglądajcie. No i do kolejnych filmów. Na razie. No i cześć.